Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest wtorek, 15 stycznia 2019 roku. Analizę, jak zwykle, będziemy kontynuować na interwale 60-minutowym. Po wczorajszych spadkach do poziomu 13140 nie pozostało już ani śladu, ponieważ rynek zdołał przebić się powyżej poziomu 13400. 27, który był lokalnym poziomem oporu, ładną, dużą wzrostową świeczką, no i prawie, że w zasadzie brakło paru groszy do tego, żeby dotknąć poziomu 38% zniesienia Fibonacciego ostatniego, ostatniego tutaj swingu spadkowego, czyli całkiem niezłe tutaj niezły plan minimum wykonały, wykonały byki. Zaznaczyłem to ciekawe miejsce właśnie tymi niebieskimi strzałkami, to znaczy tutaj praktycznie już raz byki były. Na tym, na tym poziomie to jest mniej więcej 13 982. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o poziom pełny, czyli 14 000 zł. Mamy tutaj do czynienia zatem z drugim podejściem właśnie pod ten poziom. Jak na razie porażka, jeżeli chodzi o wzrosty ze strony, ze strony byków, gdyż widzimy tutaj dużą świecę czerwoną spadkową. Podobnie było. Podobnie było w poprzednim, poprzednim razem. Możemy zatem uznać na podstawie tych danych, które oczywiście mamy do tej pory, że tutaj jest mniej więcej właśnie w okolicach tego poziomu 14 000, 13 980 i jest tutaj um, jest strona podażowa aktywna, czyli tutaj uaktywniają się, um, uaktywniają się niedźwiedzie i spychają cenę, spychają cenę niżej. Jak widać, do tej pory zdołano, zdołały niedźwiedzie zepchać cenę na 13 720 mniej więcej, czyli plus minus 100 powiedzmy złotych, 200 w zasadzie. No i zobaczymy teraz, jak to, jak to im pójdzie dalej. Czy pytanie teraz jest zasadnicze, czy byki będą jeszcze kontynuować te wzrosty? No i oczywiście dla nich poziomem tutaj najważniejszym w zasadzie byłby ten poziom 38% Fibonacci'ego. Czy dojdą do 50 i do 61, znajdą tyle siły, czy też nie. Czy też, właśnie z drugiej strony, Niedźwiedzie stwierdziły dobra, to już tyle wystarczy tutaj tych wzrostów, spychamy cenę jeszcze niżej. No i w tym momencie, wiadomo, tradycyjnie mamy do czynienia z wsparciem na 13427 znowu, no i oczywiście lokalny dołek na 13139, więc ten poziom, zaznaczony przeze mnie dwoma niebieskimi strzałkami, na dzisiaj najważniejszy poziom do obserwacji, jeśli chodzi o rynek bitcoina do złotówki. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za oglądanie analizy i zapraszam na kolejną. Do zobaczenia.